WZE1 RST. To jednofazowy licznik zużycia energii elektrycznej. Mierzy energię czynną pobraną, czyli kilowatogodziny. Obudowa licznika przystosowana jest do zakładania plomb. Licznik można obciążyć do 80 A. Na lewym boku obudowy znajduje się numer fabryczny licznika. Na licznik udzielana jest też 5-letnia gwarancja. Licznik posiada wyjście impulsowe. Wyjście to umożliwia podłączenie innego urządzenia, szczytującego impulsy generowane przez licznik. Podłączenie. Zasilanie doprowadzamy z lewej strony. Zacisk 1 faza, zacisk 4 neutralny. Z prawej strony znajdują się odejścia na odbiorniki. WZT1 RST wyposażony jest w dwurzędowy wyświetlacz, na którym prezentowane są wskazania. Jednocześnie wyświetlane są dwa liczydła. Wskaźnik pierwszy, górny, wyświetla zużycie energii od momentu ostatniego skasowania licznika. Jest to licznik pomocniczy. Wskaźnik drugi, dolny, wyświetla całkowitą wartość zużycia energii. Górny wskaźnik jest kasowalny. Kasowanie wskaźnika energii czynnej następuje przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku reset przez około 5 sekund. Spowoduje to powrót wartości wyświetlanej w górnej części ekranu do początkowych ustawień, czyli licznik zostanie ustawiony do wartości 0. Czynność ta nie zmienia wartości licznika głównego.